Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym wideoniusie w studiu. Dawno tych wideoniusów nie było, dzisiaj powracam z wideoniusem, no bo jest znowuż kilka informacji do przekazania. Jak zwykle zapraszam Was do słuchania audycji. W przyszłym tygodniu będą to aż 4 audycje. Wtorkowa elektroniczna terapia, czyli audycja, którą prowadzę wraz z Michałem Jurczykiem Czynigackiem. Znów przedstawimy Wam w całości dobrą płytę z muzyką elektroniczną i potem o tej płycie będziemy dyskutować na antenie. W środę audycja Retrogranie, audycja Piotra Paszkę z Poznania. Tym razem znów ponownie audycja z numerkiem 13. Trzynastka okazała się pechowa i niestety w zeszłym tygodniu nie wypaliła nam ta audycja. Dlatego teraz w środę znów ponownie Retrogranie z numerkiem 13. Prosto z Poznania od Piotra Paszkę. W czwartek audycja Markowe Granie, moja audycja, którą poprowadzę na żywo, oczywiście tutaj ze studia w Mogilnie. Będą to nowości, utwory, których w stacji nie było, a tych nowości zawsze jest sporo, bo sporo się dzieje w muzyce elektronicznej, zarówno tej klasycznej, jak i tej nowej. Postaram się przemycić troszeczkę utworów z takiej nowszej elektroniki, może Wam się spodoba. W piątek odcinek drugi nowej audycji Muzyka elektroakustyczna. Tym razem będę chciał przedstawić Wam muzykę prezesa PSEME. A PSEME to Polskie Stowarzyszenie Muzyki Elektroakustycznej. W pierwszym odcinku słuchaliśmy muzyki Dariusza Mazurowskiego, sekretarza tego stowarzyszenia. Jeśli ktoś nie słuchał jeszcze, to zapraszam do archiwum. W archiwum ta audycja jest do posłuchania. Życzę Wam jeszcze przyjemnej, miłej niedzieli i do usłyszenia na audycjach Werstacji. Zapraszamy Was serdecznie. Cześć.